Wiem, ale ten FMF-ik mi fajnie gada, wiecie? Super sprawa. Miało dzisiaj przyjechać tu paru rajderów, ale zostałem sam. Ten nie może, bo nie ma oleju. Ten gdzieś jeszcze na wyjeździe. Siema. Trochę będą kończyły z tyłu. Jeszcze muszę sprawdzić z przodu. I założyłem tego debekidera i naprawdę nie żałuję. Jest o wiele lepiej, wiecie? Bez debekidera tak jak gdyby pierdział, buchał, tracił moc. Poczekam, może jeszcze ktoś tutaj przyjedzie, nigdy nie wiadomo. Trać wiary, pamiętaj! Ale pionik fajny zaiwaniłem. O, ale naprawdę, powiem wam, ten FMF-ik jest bomba, robi świetną robotę. Patrzcie, założyłem sobie dzisiaj kółko. Pionik był fajny, nawet nie dotkłem. Nie wiem, może źle wyregulowane. Ale z tego jestem naprawdę zadowolony. Patrzcie, na targi ładnie wyczyściłem sobie kolanko. O, już dostaję trochę wilgoci, już się rdzewieje. A po prostu miałem taki kolorek fajny. Ała! O jeny, spaliłem rękawiczkę. Kolejną. Dziura, panie. Nie dotykaj nigdy tego. Tak skręciłem, że aż okleinę sobie zjechałem. Zmieniłem koło, żeby nie tą nową oponę nie marnować. Założyłem sobie starego Metzelera, też jest mięciuni. Jest git. Łańcuch nasmarowałem. Powiem wam, zamarzenie mam takie. W ogóle tak myślałem sobie o tym sezonie. I kurczę, no chciałbym po prostu cały sezon przebomblować po prostu tym endurakiem na kole. Wiadomo, czasem jakiś tam wyjazd, ale generalnie bym chciał po prostu trenować sobie cały czas. No i tutaj mam dużo widzów z okolic, którzy z chęcią ze mną pojeżdżą tak po mieście. Czy na przykład tutaj pojeździć, pouczyć się trochę na kole. No a ja jestem chętny tam do nauki, mogę tłumaczyć każdemu, kto tylko pragnie cokolwiek wiedzieć o tym. A ja co, no dalej będę się rozwijał w tym kierunku, czyli jazda na kole.
Wiecie co, tak myślę, chyba jakąś miniaturkę trzeba walnąć. Bo potem nie będzie okazji. I spaliłem sobie rękawiczkę. Kurde. Tu dziury porobiłem, tu wypaliłem. A ubrałem te, bo tak jakoś pod kolor. Yo. Tu w jakąś kupę chyba położę ten telefon. Kupę piachu. Nie no, nic z tego nie wyjdzie. Jakaś taka fajna miniaturka. Ale powiem wam, bardzo duży komfort jest z tym kółkiem. Naprawdę, to tyle daje, że po prostu macie tą pewność, że nie przewalicie się siema na plecy. Psychicznie dużo daje. Pytacie mnie, gdzie to można kupić. Słuchajcie, historia tego kółka u mnie to jest, dostałem, widz mi wypożyczył. Miałem go mieć przez 2-3 tygodnie. Okazało się, że musiał remont motocykla robić i mówi: Jara, słuchaj, potrzebuję to sprzedać. Mówię, no to ja jestem pierwszy. Ja mu od razu mówiłem, jak mi pożyczył, jakby chciał sprzedać, to jestem pierwszy w kolejce za tym. Po prostu, no zawsze chciałem to mieć. No i akurat, no, potrzebował pieniędzy na ten remont i no zapłaciłem za to 1000 zł, a z tego co wiem, płacił za to 2,5 i zamawiał to z Kanady. W tej chwili ile coś takiego kosztuje, nie mam pojęcia. Mariusz, dobrze mówię? Nie, ekstra mocny, chciał zamówić to gdzieś z północy, czyli nie wiem, tam z Litwy, Łotwy, ale coś tam nie wypaliło, także pozostaje nam Kanada, nie ma tutaj producentów polskich, także jeżeli ktoś by chciał, no nie mam nawet linka, żeby wam, ja mam link tylko do Bieniasa, nie mam linka, żeby wam tą stronę wskazać. O, to samolot. Trochę myślałem, że to jakiś motocykl, ale niestety nie. Wyjdzie coś tu? Wyjdzie. Będzie dobrze. Fota jest. Dobra, ja sobie trenuję tutaj. Skoczę sobie na miasto też. Miało dzisiaj padać, zobaczcie jaka piękna pogoda. Dzisiaj też napisało dwóch widzów, co 125 jamaszkami jeżdżą. Także ich pozdrawiam. Umówiliśmy się na razie na niedzielę, bo będzie u nas topienie marzanny w niedzielę. No i po tym topieniu możemy sobie coś polatać. Przyszły tydzień ma być już słaba pogoda. Wykorzystać.
trenuję z trójki, jak już mam to kółko, to po prostu cały czas zapinam tylko trójkę. A pozdrawiam Ciebie, Paweł, od tego kółka. Paweł też prowadzi swój kanał, on tak uwielbia jazdę na kolej i super enduro. A w ogóle to będę chciał jeszcze, no może nie dzisiaj, ale tak w ogóle później, z dwójki na trójkę przepinać i taką bardzo wolną gumę trenować. Więcej się jeszcze od niego bezpośrednio nauczyć. Enduro guma dobrze jeździ na kole, ale cały czas trenuje. No przede wszystkim to trzeba się więzić później. Jak to trzeba, kurde, uważać, parę razy patrzeć. Ten stał samochód, albo wydawało mi się, że stoi, a on, kurde, pełnym pędem na mnie, a już chciałem jechać.
zabijam na chaos. Raczej motocyklisty żadnego nie spotkam. Jak taka chmura jest, to raczej nikt nie wyjedzie już. Dobra, jadę tu, bo za długo bym czekał. No jak taki deszczyk popada, to jest najgorsze dziadostwo, nie? Taki zaraz na suchy asfalt. To jest takie ślizgie. Kiedyś jak takie coś popadało, to zaraz mnie na rondzie kładem obróciło. Że nawet tu teraz na koło nie ma co próbować. Jak już tak popada długo i jest to wszystko mokre takie, o, chodzi o to, że po prostu jak jest sucha asfalt, jest kurzu pełno pyłku i ten pierwszy deszczyk to robi taką maść. Jest bardzo ślicznie. Żadne opony na tym nie dadzą rady. To kółko polecam, to do jazdy na kole. Kółko Willy, nie wiem jak to się nazywa w oryginale. Jak ktoś ma za dużo siana, to niech kupuje. A drogie to jest strasznie. Ja to kiedyś chciałem robić sam, ale gdzie tam? Koszty takie by wyszły, że no, by trzeba było tego naprawdę dużo sprzedawać. To jest moje akurat zrobione z aluminium, z niczego innego tego nie idzie zrobić. Nie można tutaj sali zastosować, bo to by ważyło z 50 kg. A w tej chwili waży pewnie z 10. A i się pogoda zwaliła. Krótki trening na kole był, no. Pamiętajcie, każde 5 minut na kole to już jest trening. Nara, hejos. Tutaj chmura zaraz się urwie już. Słuchajcie, tutaj mam apel do rodziców. Zajmijcie się swoimi pociechami od młodych lat. Zaszczepcie w nich jakąś pasję. Ja wiem, że to jest trudne, wymaga cierpliwości, ale naprawdę warto. Żeby ta młodzież nie zniszczała, jak to teraz widać w telewizji cały czas. Praca, tylko zająć się dzieciakami. Hejos! Ale napierdziela, to jakaś chmura burzowa idzie. Ale nie, nara! Radowicie! Kurde, cały mokry dyki. Ale ja pogodę wykorzystałem dzisiaj, chociaż na te pół godziny. Piona, trzymajcie się, hejos!